Rywalizacja w tej dyscyplinie przekroczyła już półmetek. Zapału uczestników letnich zmagań nie osłabiają zarówno upały, jak i deszczowa aura. Mimo fatalnej pogody podczas ostatniego turnieju dopisała nam frekwencja. Aktualnie w zawodach wzięło udział 15 zespołów kobiecych, 38 męskich oraz 26 zespołów mieszanych. Dzięki temu rywalizacja jest zacięta. Zawodnicy będą walczyć tak naprawdę do ostatniego turnieju ze względu na to, że mistrzem otwartym z Wrocławia zostanie ta para, która zdobędzie większą ilość punktów podczas trzech swoich najlepszych występów. Rywalizacja pod siatką jest ostra, ale toczona zgodnie z zasadami fair play. To są naprawdę bardzo takie przyjazne, rodzinne zawody. Wszyscy zawodnicy się znają doskonale. Często spotykają w tygodniu, popołudniami, w weekendy, kiedy zawodów nie ma. Wspólnie spędzają czas. Naprawdę są to ludzie, którzy w ramach fair play zawsze ze sobą rywalizują. Wśród uczestników turnieju nie brak zawodników i zawodniczek, którzy przygodę z graniem na plaży traktują bardziej wyczynowo. O punkty OMW walczy m.in. wicemistrz Polski Oldboyów w siatkówce plażowej, a także gracze znani z tradycyjnej odmiany tego sportu. Zawodnicy z chęcią dobierają sobie takich już bardziej sprawdzonych swoich partnerów, z którymi się znają. Niekoniecznie zawodnik, który jest znakomity na hali i w piasku również sobie poradzi. No, zupełnie inne warunki. Na siatkówce halowej jest 6 zawodników, którzy mają inny teren, inny obszar gry. Tutaj na boisku o wymiarach połowy 8x8, no to we dwóch jest bardzo ciężko poradzić sobie. W sobotę na kąpielisku Morskie Oko zmagania pań i panów, w niedzielę rywalizacja mixtów. Oba turnieje rozpoczną się o godzinie 10:00.